Nasz wieczór w Katarze zaczyna się oczywiście w porcie lotniczym Hamad. Hamad International Airport, który powstał w takiej formie, w jakiej go widzimy, w roku 2014. Port lotniczy w Hamad jest jednym z największych portów lotniczych na świecie i służy głównie przesiadkom dla ludzi, którzy przez Dohę lecą z jednej części świata do innej części świata. W naszym wypadku była to podróż 6-godzinna z Warszawy do Dohy, w stolicy Kataru, a później w Dosze żeśmy wsiedli na samolot na wyspę Bali, do największego miasta balijskiego, Denpasar, które oczywiście mieści się na Bali i znajduje się również wraz z całą wyspą w Indonezji. Ta podróż trwała 9 godzin. Tu jeszcze widzimy dzień, natomiast niedługo zapadnie pustynna noc, która utrudni nam dzisiaj trochę ten program, ale mam nadzieję, że coś jednak zobaczymy. Port lotniczy Hamad powstał w tej formie, w jakiej go widzimy, w 2014 roku. Wtedy też została zmieniona nazwa. Niedawno doszła w tym porcie kolejka, która na pierwszym piętrze portu lotniczego łączy ze sobą terminale. Jest to moim zdaniem bardzo ładny, bardzo przyjemny port lotniczy, gdzie są na przykład fajne kawiarenki z widokiem na lecące samoloty, gdzie jest oczywiście dużo sklepów, ale również takich związanych z dobrami kulturalnymi, co ponoć nie zawsze się zdarza, na przykład nawet w niektórych portach lotniczych niemieckich to nie ma miejsca. No i jedną z najbardziej charakterystycznych budowli portu lotniczego Hamad jest rzeźba misia. Misia zbudowanego przez jednego ze współczesnych rzeźbiarzy, która nie wszystkim się podoba. Mnie natomiast podoba się bardzo, bo kojarzy się z tym, co mniej więcej czuje dziecko w trakcie podróży. To znaczy dziecko czuje jakby taką fascynację, niepewność, samotność, ale z drugiej strony przygodę. Moim zdaniem ta rzeźba misia jest trafiona w dziesiątkę. Nie wiem, czy widać na filmie jej rozmiar. Oczywiście cały port Hamad posiada dobrą klimatyzację, inaczej byłoby ciężko, gdyż jak wyszliśmy z portu lotniczego, no uderzyła w nas ściana żaru dosłownie. Natomiast dlaczego mogliśmy wyjść? Otóż ogólnie Polacy są dość preferowani, jeśli chodzi o kwestie wizowe w Katarze. No ale za wizę tak czy siak trzeba zapłacić, nawet jeśli się wychodzi na kilka godzin dosłownie. Natomiast bardzo miłą rzeczą jest to, że władze Kataru, król Kataru postanowił, że podróżnicy, którzy podróżują właśnie przez Dohę i później lecą gdzieś dalej, czy to do Nowej Zelandii, czy to do Australii, czy to właśnie do Indonezji, czy gdziekolwiek indziej, mogą za pokazaniem biletu załatwić sobie kilkugodzinną wycieczkę po Dosze. No i właśnie skorzystaliśmy z takiej wycieczki, aczkolwiek wyjście przez bramki lotniska no było dosyć ciężkim wyzwaniem, niestety. Tu widzimy autokar, który nas wiezie, lotniskowy autokar. Mieliśmy bardzo sympatycznego indyjskiego przewodnika. Bardzo wielu ludzi pracujących w Katarze pochodzi z Indii, nie jest obywatelami tego kraju. Obywatele tego kraju dostają jakby pensję obywatelską za sam fakt bycia obywatelami. Mają też za darmo dom, samochód. Król Kataru troszkę to pozmieniał, aby wprowadzić pewną rywalizację, gdyż część obywateli zaczęła się nieco rozleniwiać pod wpływem tak dobrej opieki socjalnej, która oczywiście byłaby marzeniem dla wielu takich skrajnych lewicowców. No oczywiście w Katarze pozwala na to ropa naftowa. Doha jest miastem, które w zasadzie powstaje cały czas. Jest wielką metropolią, która momentami sprawia wrażenie opuszczonej. To znaczy jakby wybudowano w niej Manhattan, ale jeszcze nie dobrano do tego Manhattanu ludzi. Na pewno polityka, która stawia między innymi na rozwój linii lotniczych, jednych z największych na świecie, no przyciąga ludzi do Kataru, chociażby jako turystów. Również w Dosze powstają różne atrakcje turystyczne, z których część zobaczymy, małą część, ale myślę, że te dość atrakcyjne atrakcje. Jako, że mamy jeszcze chwilkę czasu, chciałbym powiedzieć o obecnej sytuacji politycznej, to znaczy Katar jest objęty embargiem. Jak kręciliśmy ten film z Kają, tego embarga jeszcze nie było. Natomiast obecnie to embargo no, jest jakby też złamaniem
prawa międzynarodowego, gdyż nie ma wojny. Tymczasem przestrzeń powietrzna nad Emiratami Arabskimi, nad Bahrajnem, zwłaszcza nad Arabią Saudyjską, jest dla Kataru, dla linii katarskich zablokowana. Samoloty katarskie nie mogą latać nad tą przestrzenią. Tu widzimy centrum miasta, niedaleko jest suk, który później zobaczymy. Jest to bardzo ciekawa okolica, chociaż jak widzimy bardzo rozbudowana, przebudowana, bardzo nowoczesna. Niedaleko jest oczywiście też siedziba główna telewizji Al Jazeera. Również mieści się niedaleko jeden z pałaców, być może główny pałac emira, ten taki, do którego ludzie przychodzą załatwiać sprawy. Natomiast tutaj jesteśmy w okolicy Katara Beach. 85% nie katarczyków. Przed Muzeum Sztuki Islamskiej. No jest to jedna z ciekawszych lokalizacji w Katarze. Tutaj widzimy różne światełka na barkach nad wodą, natomiast ten taki dziwny, ciekawy architektonicznie budynek to jest właśnie Muzeum Sztuki Islamskiej w Katarze. Znaczy odpowiednik jakby Muzeum Narodowego. Niestety już było zbyt późno, żeby wejść do tego muzeum. Tu, tuż nad wodą, żar lejący się z nieba był trochę mniejszy. Ja, chociaż jestem przyzwyczajony do północnych Indii, no to odczułem tam taki klimat mniej więcej jak w Indiach, kiedy się robi naprawdę ciepło. Ale wróćmy do tego embarga. Otóż Katar zbulwersował pozostałe kraje Zatoki Perskiej, oczywiście nie wszystkie, bo nie Oman i Kuwejt, tym, że zbliżył się do Iranu. Saudowie zarzucili Katarowi popieranie terroryzmu, no i zamknęli się zupełnie na Katarczyków. Zażądali, żeby wszyscy Katarczycy opuścili Arabię Saudyjską, ale też Emiraty Arabskie i kilka innych krajów w przeciągu 2 tygodni. Zabroniono również przemieszczania się w przestrzeni powietrznej samolotom Qatar Airlines, jak również zablokowano nawet strony, także ludzie, którzy zostali z biletami, a nie mogli wylecieć, nie mogli nawet sprawdzić, co robić na stronach internetowych. W Arabii Saudyjskiej zamówienie dobrze o Katarze jest kara 8 lat więzienia. Ja, chociaż rzeczywiście jestem bardzo krytyczny wobec islamu i nie popieram terroryzmu, muszę przyznać, że w tym wypadku wydaje się, że Katar jest stosunkowo niewinny. To znaczy, no to jest państwo sunnickie, więc ciężko sobie wyobrazić, żeby sunniccy władcy w sunnickim państwie wspierali terroryzm szyicki. A zarzucano również Katarowi, że wspiera Izrael, co oczywiście sam Izrael nie potwierdza tego. Zwłaszcza, że do dzisiaj jest haniebny zwyczaj, że nie można wlecieć z Izraela do Kataru. Więc ciężko tutaj jakby ten zarzut podtrzymać. Musiałoby być to strasznie niemożliwie wielkie pnucie. No, wydaje mi się, że chodzi po prostu o to, że Arabia Saudyjska postanowiła uzależnić od siebie Katar, podobnie jak uzależniła od siebie większość krajów Zatoki Perskiej. Natomiast Katar, podobnie jak wcześniej Bahrajn, który to przegrał, oparł się na Iranie, żeby zyskać odrobinę oddechu. No i wydaje mi się, że w przypadku Kataru Saudom nie pójdzie tak dobrze. No tutaj właśnie widzimy ten katarski Manhattan. Wielkie, wielkie przedsięwzięcie urbanistyczne. Część z tych drapaczy chmur jest budowana przez naprawdę wybitnych architektów i ma bardzo ciekawe sylwetki. Niestety nie widać ich w nocy za dobrze. Tutaj mamy jeden z nowoczesnych meczetów koło suku, który ma bardzo ciekawą strukturę jakby ziguratu ze sztuki mezopotamskiej, sumeryjskiej, akadyjskiej czy asyryjskiej. Może się też kojarzyć miłośnikom Biblii, również tym, którzy Koran studiują, z wieżą Babel, więc nie wiem do końca, czy jest to dobra symbolika. No tutaj jedziemy dalej na bardzo ciekawą dzielnicę, która ma kształt takiej subtelnej kaligrafii i ona się nazywa dzielnicą Perły, Perłą. Tutaj widzimy różne drogi, które zostały zbudowane i są dalej budowane na rzecz mundialu, który będzie się odbywał w Katarze i innych znanych jakby wydarzeń, które mają jakby tutaj Dohę, główne miasto Kataru, rozsławić turystycznie, przyciągnąć tutaj ludzi. No,
Tego wieczoru, jak tam byłem, ale to może przez potworny upał, miałem wrażenie, że to wszystko jest wymarłe. Ale gdy czyta się o Katarze i o Dosze, okazuje się, że być może jednak kwitnie tam biznes, który nie jest tylko i wyłącznie jakby taki zbudowany za ropę i nic więcej z tego nie wynika. Więc no, trzeba by się lepiej zapoznać z tym, jak ekonomicznie Katar funkcjonuje, poza tym, że jest jednym z najbogatszych miast państw świata, jeśli nie najbogatszym. W tych wielkich, wysokich hotelach, których fragmenty tutaj widzimy, oczywiście jest również charakterystyczne to, że w niektórych z nich można się napić alkohol, bo oczywiście alkohol jest zabroniony w Katarze, co jest dosyć smutne dla kogoś z Europy, że nawet piwa nie można się napić. No więc w niektórych z tych hotelach, gdzieś tam na przykład na 100. piętrze czy 50. piętrze, może przesadziłem, są restauracje, gdzie ktoś, kto ma odpowiednie konto, wysokie, prawda, ma odpowiednią ilość pieniędzy, może sobie pojechać windą do takiej restauracji zawieszonej gdzieś tam w powietrzu i spokojnie pić sobie dowolne alkohole, które oczywiście z uwagi na to, że no są jakby takim towarem w zasadzie zakazanym, no są odpowiednio droższe. No ale jak ktoś potrzebuje tego, albo jak ktoś po prostu pracuje w Dosze, a w Dosze ponoć pracuje też wielu Polaków, obok dominujących w niej Hindusów, inna nacja, druga chyba pod względem ilości pracowników, no to są oczywiście Egipcjanie, tak? Jest to kraj arabski bardzo ludny i Egipcjanie w stosunku do wielu innych nacji arabskich są dobrze wykształceni, przynajmniej część z nich. Dobrze, no i tutaj jedziemy na dzielnicę Perły, która po prostu no, tworzy jakby taką kaligrafię, dosłownie. To wygląda jak kaligrafia na morzu i mniejsze i większe zatoczki służą różnym dzielnicom mieszkalnym. Czasem w takiej zatoczce na samym środku jest sztuczna wysepka, gdzie jest kawiarnia, na przykład Starbucks, bo oczywiście nie pijalnia piwa. I no, jest to bardzo komfortowe. Oczywiście budowanie dzielnic tuż nad wodą, tuż nad morzem w tym momencie, jest starą tradycją krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu, gdyż no, jest to dobry sposób na częściową chociażby klimatyzację. Tak? No, naprawdę upały, jakie tam się zdarzają w porze ciepłej, niemalże uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Podobnie jest w Indiach, zwłaszcza w klimacie zwrotnikowym. No i chodzi o to, że ludzki organizm nie przyzwyczaja się do takiego ciepła. To znaczy oczywiście ludzie, którzy żyją tam od urodzenia, są troszeczkę bardziej przyzwyczajeni do upałów, ale i tak ciężko jest funkcjonować przy temperaturze 47 stopni, załóżmy. Dlatego budowanie takich właśnie osiedli mieszkaniowych, eleganckich, tuż przy wodzie jest bardzo ciekawe. Doha, stolica Kataru, została postawiona na pustyni. Jest to miejsce zupełnie jałowe, dlatego wszystkie drzewa, które tam się znajdują, wszystkie parki, muszą być specjalnie nawadniane. Woda morska jest odsalana, jest wykorzystywana jako woda pitna po odsoleniu. I w tym momencie ciekawe jest na przykład to, że pomimo tego, że tak pozyskiwana woda jest bardzo droga, fajne jest to, że na lotnisku Hamad jest coś, co jeszcze nie weszło w wielu lotniskach europejskich, chociaż powinno wejść. Ostatnie dyrektywy Unii Europejskiej o tym mówią, że to powinno wejść. A chodzi o to, że można się za darmo napić wody na lotnisku z takich specjalnych kraników z wodą pitną. No to o ile oczywiście, nie wiem, w Szwecji czy w Szwajcarii to nie jest żaden problem, mamy tam mnóstwo źródeł. O tyle w Dosze, gdzie de facto był dawniej piach tylko, jest to no, bardzo hojne, tak? Także mam nadzieję, że i takie udogodnienia wejdą w życie w naszych stronach rzeczywiście. Na razie mamy no, w Polsce chociażby skandaliczną sytuację z tym, że jedna firma, która dyktuje jakieś bajońskie kwoty, zdominowała rynek lotniskowy i wodę mineralną na polskim lotnisku
no naprawdę drogo ona kosztuje. No i tutaj widzimy właśnie tę dzielnicę. Nie ma tu w ogóle wielu ludzi. W tych takich głównych częściach tych zatoczek są bardzo eleganckie sklepy, czasem galerie. Lokalna sztuka czasem naśladuje tą europejską i wtedy nie radzi sobie za dobrze. Natomiast jeśli nie naśladuje naszej sztuki, tylko opiera się na oryginalnych wzorach, jest to wtedy całkiem ciekawe. No tutaj widzimy w tej architekturze też, że ona nawiązuje do architektury arabskiej. Tutaj najbardziej rozpoznawalnej. Te takie łuki początkowo pochodziły z architektury bizantyjskiej i zostały zaadaptowane przez Arabów, przez pierwszych muzułmanów, którzy podbili Bizancjum, jego wschodnią część, jeśli nie liczyć oczywiście głównej siedziby, czyli Anatolii, gdzie obecnie jest Turcja, czyli ostatecznie ta część została również podbita. No tu widzimy elegancki most łączący Perłę zresztą. Tutaj widzimy właśnie wodę, różne instalacje wodne jako symbol bogactwa. Nie sprawdzałem, czy w tych fontannach jest słona, czy słodka woda, ale nie zdziwiłbym się, gdyby była słodka, tak, żeby można było się w razie upału napić, chociaż raczej mieszkańcy tej dzielnicy no, mają dostateczne środki, żeby nawet bardzo drogie napoje sobie kupić. Nie, absolutnie, pod żadnym względem one nie są wyważone. Tego ci powiedziałam, moim zdaniem Chiny to pikuś przy tym. Uważaj, żeby ci nie spadł do wody. Wiem. No tu widzimy oczywiście eleganckie jachty. Ostatni raz takie duże zgrupowanie eleganckich jachtów widziałem na Malcie. Z lotu ptaka wybrzeża Dohy, jej morska linia brzegowa. Są bardzo ciekawe, to znaczy widać z samolotu, że morze jest tam bardzo płytkie i przy odpowiednim nakładzie pieniędzy i pracy można budować na tym morzu różne właśnie sztuczne wyspy, różne budowle i właśnie to inwestorzy w Dosze i władze Dohy robią, tak? Obok dzielnicy perłowej mamy inne, mniejsze wychodzące w morze, takie starannie zarysowane cyple, wyspy, gdzie wielkość poszczególnych elementów jest dopasowana do potrzeb. No na przykład dzielnica Perły kończy się jakby takim ogonkiem, z którego wyrastają takie jakby, nie wiem jak to nazwać, jagody, tak? Takie małe wysepki jak jagody, które też mają małe zatoczki. To są jakby prywatne baseny i prywatne zatoczki. No i oczywiście każda taka jagoda mieści w sobie pałacyk kogoś z ważnych Katarczyków, kto może sobie na takiej wysepce, która ma też sztuczny ogród, zamieszkać. No, ciemną stroną Kataru, który jest gościnny, jest kwestia obywatelstwa. To znaczy z jednej strony każdy, kto ma obywatelstwo katarskie, dostaje pieniądze za sam fakt istnienia swojego i bycia obywatelem Kataru. Natomiast z drugiej strony nie sposób otrzymać obywatelstwo katarskie. Większość ludzi, którzy pracują i mieszkają w Katarze, to nie są Katarczycy, to nie są obywatele. Natomiast ta zasada jest tak restrykcyjna, że nawet osoba, która na przykład kobiecie nie wolno się ożenić Katarce z niekatarczykiem, to jest przestępstwo. Natomiast Katarczykowi można się ożenić z niekatarką, to nie jest przestępstwo, ale tak niekatarka nie ma szansy zyskać obywatelstwa, pomimo że została żoną Katarczyka. Co jest jeszcze bardziej dziwaczne, otóż dzieci tej mieszanej pary, która mieszka w Katarze, czyli pana Katarczyka, pani niekataryjki, nie mogą zostać Katarczykami. W takiej sytuacji jest na przykład szef Qatar Airways, który ma żonę nie Katarkę i jego dzieci, pomimo że jest jedną z bardziej liczących się osób w Katarze, nie będą miały szans na obywatelstwo katarskie, z tego co wiem. No tutaj jesteśmy właśnie na Suchu. Na Suchu, czyli na dawnym jakby targu. Każde miasto Bliskiego Wschodu, niekoniecznie tylko muzułmańskie, ma właśnie taki rynek, takie wielkie sukiennice, gdzie odbywa się handel. Jednym z najbardziej imponujących bazarów, bo to mniej więcej tyle co bazar, jest
bazar w Stambule. Tu natomiast w Dosze suk to jest po prostu starówka. To znaczy zachowano sporą część starówki, oprócz tego, że resztę dawnych jakichś konstrukcji się burzy i buduje się właśnie takie manhattamy czy różne współczesne arcydzieła, czasem architektury, jak Muzeum Sztuki Islamskiej, chodzi mi o budowlę. Zbiory tego muzeum ponoć nie są zbyt jakieś okazałe, zapewne w Luwrze jest dużo więcej sztuki islamskiej niż jest naprawdę fajnie. W Katarze. Natomiast tutaj właśnie zaadoptowano tą dawną starówkę pod taką jakby jedną wielką, otwartą galerię handlową, miejsce z kawiarenkami. Coś, co jeszcze trzyma się tradycji, coś, co wiąże ludzi, którzy mieszkali w Katarze od wieków, no, z ich historią, z ich przeszłością. Ponoć królowie Kataru mieli tak duże zamiłowanie do zmian, do inwestycji, że początkowo chcieli to wszystko zburzyć i tu też strzelić coś, co jest takie bardzo nowoczesne, bardzo okazałe, bardzo wysokie. Ale na szczęście po długich debatach, po długich dyskusjach ten fragment starówki ocalono. I jest on, z tego co wiem, ulubionym miejscem dla wszystkich Europejczyków, którzy pracują w Katarze na dłużej. Jakoś my, Europejczycy, szukamy czegoś, co ma korzenie, czegoś, co ma swoją historię. Podobnie pewnie ma część Arabów. No i właśnie suk spełnia te wymagania. No my z Kają żeśmy oczywiście szukali, jak to my już w sumie, herbaty. Chcieliśmy się napić herbaty, ale oczywiście nie mieliśmy waluty katarskiej, bo musielibyśmy wtedy wymienić sporą kwotę, a nie tylko grosiki. No więc szukaliśmy miejsca, gdzie na kartę można spokojnie napić się herbaty. Pan robi bransolet. Ale to jest Katarczyk? Nie. No, właśnie. Ale to już wyszliśmy na brzeg. To teraz chodźmy na W końcu znaleźliśmy takie miejsce, kupiliśmy też jakiś tradycyjny odpowiednik kebabu. Oczywiście rewelacja, to w ogóle nie ma porównania z tym kebabem, który w Polsce można kupić, nawet w dobrych lokacjach. Herbata też przepyszna. Oczywiście wycieczka już się kończyła, w ogóle jednak Doha jest dosyć rozległa i też wszyscy mają bardzo eleganckie, szerokie samochody, więc było trochę korków. Dlatego też nie mogliśmy sobie w spokoju posiedzieć dłużej i zjeść i wypić, tylko chwilę żeśmy posiedzieli. A chcieliśmy też właśnie zrobić zdjęcia suku, także jedzonko żeśmy dopiero na lotnisku dokończyli, ale było tak dobrze zapakowane, że nie wystygło, a było naprawdę przepyszne. No i tutaj oczywiście mamy różne miejsca. Urzekł mnie na przykład Turek, który w bardzo ciekawy sposób zachęcał do kupowania swojego towaru. Nie wiem, co sprzedawał. Lod. Naprawdę nie wiem, co ten Turek sprzedawał, ale w każdym razie było to coś do jedzenia. No w każdym razie przyciągał on klientów tym, że miał taką instalację na swoim stoisku, która sprawiała, że miało się wrażenie, jakby mu się nagle tłukły wszystkie naczynia, jakby wszystkie talerze padały na wodę i rozbryzgywały się w drzazgi. A to był specjalny układ dzwonków, nie tylko żelaznych, który właśnie wydawał taki odgłos tłuczonego szkła, tłuczonych naczyń. No i oczywiście przyciągało to uwagę. No i oczywiście później ludzie chętnie kupowali. No przed chwilą żeśmy słyszeli też piosenkę rajastańską, która też została wykorzystana w bardzo takim spektakularnym filmie z Aishwarią Rai. Jedną z najpiękniejszych aktorek indyjskich. No teraz już powoli starość ją dopada, ale nadal myślę, że i jest seks bombą indyjskiego kina.
No w każdym bądź razie, jak widzimy, Hindusi też aktywnie tutaj działają jako, jako pewnego rodzaju artystyczni mecenasi sprzedawania swoich towarów. No tutaj widzimy jedną z takich drobnych galerii w takim pasażu. No jest to bardzo ciekawie zaadaptowane i o ile architektura jest ładna, o tyle różne obrazki, które tu są, no niestety nie jest to jeszcze nic, co mogłoby zadziwić kogoś, kto w byle jakim takim ulicznym punkcie z malarstwem w Krakowie, czy w Warszawie, czy we Wrocławiu chciałby sobie kupić jakiś landschaft. No szkoda, wydaje mi się, że tutaj akurat Katarczycy powinni kultywować swoją własną sztukę albo dopuścić mocniej do działania inne nacje, które w sumie już dominują w Katarze, takie jak Hindusów. Swoją drogą jestem ciekaw, czy nadejdzie taki moment, kiedy te mniejszości, które są większościami narodowe pracujące w Katarze, uzyskają obywatelstwo. No, na pewno będzie to rewolucja. Na razie nikt się tam nie burzy, ludzie są zadowoleni, że mieszkają tam, czują się dobrze traktowani. Poza być może Hindusami z najniższych kast, którzy służą tam za sprzątaczy, i są ściągani, bo ani Arabom, ani Hindusom z wyższych kast nie wypada sprzątać, nie wypada myć podłóg na lotnisku, nie wypada pracować w ogóle w służbach oczyszczania miasta, więc ściąga się z Indii ludzi z tych niższych kast, którzy od wieków zajmowali się śmieciarstwem, mówiąc brzydko, i którzy by nie mogli przybyć do Kataru za własne pieniądze, dlatego funduje im się tę podróż. No niestety obawiam się, że oni muszą tą podróż odpracować, tak? No, ale i tak przybywają chętnie, bo w porównaniu z tym, co mogą zarobić w Indiach, jest to dla nich i tak niebywała okazja. No więc ciekaw jestem, czy kiedyś ci ludzie, ich potomkowie zyskają jakby rangę pełnoprawnych mieszkańców Kataru, a nawet obywateli. Zobaczymy, no, w Europie też są państwa, które niechętnie nadają obywatelstwo takie, albo wcale prawie go nie nadają, takie jak Szwajcaria, czy chociażby Luksemburg. A Katar, no, też jest małym krajem, tak? Liczba obywateli Kataru jest niewielka, dlatego też można zrozumieć po części ich obawy związane z obywatelstwem. O, tutaj właśnie widzimy obywateli Kataru, którzy są odziani w te charakterystyczne białe stroje. No tutaj długo się zastanawiają nad potrawą, czy odpowiada ona ich gustom. Ja kiedy tam siedziałem, miałem wrażenie, że oni są tacy jakby rozleniwieni, tacy trochę dekadenccy, ale gdy później poczytałem trochę o Katarze i też zobaczyłem, jak dzielnie mimo wszystko bronią swoich linii lotniczych i swojej telewizji, że nie ulegają naciskom takiej potęgi jak Arabia Saudyjska, nabrałem do nich więcej sympatii. Całkiem możliwe, że jednak część z tych ludzi, chociaż nie musi, to jednak pracuje i no pcha ten kraj do przodu. No, jak wiecie, krytykuję różne kwestie dotyczące polityki imigracyjnej, ale oczywiście nie mam nic przeciwko ludziom, Arabom czy innym nacjom Bliskiego Wschodu, którzy próbują coś stworzyć we własnym kraju. Na pewno inwestowanie w wielkie linie lotnicze czy w telewizję o nowym profilu, bardziej jednak niezależną od większości telewizji bliskowschodnich, to jest duży sukces Kataru. Tu dodam, że no jest ogromny nacisk na Katarczyków, żeby po prostu zamknęli tą telewizję, tak? Tutaj Arabia Saudyjska ich terroryzuje. No tymczasem jak porównać to z saudyjską telewizją, to Al Jazeera jest wręcz liberalna, chociaż oczywiście odbiega od jakichś tam naszych ideałów. No tym niemniej nie wolno aż tak mocno potępiać. Należy porównać po prostu z innymi tego typu rozgłośniami. No tutaj już kończymy naszą wycieczkę, niedługo będziemy wracać na lotnisko. No i tutaj właśnie zagłębiamy się w te uliczki suku, gdzie mamy rzeczywiście do czynienia z takim prawdziwym bazarem, gdzie te uliczki robią się wąskie momentami, ale no i tak oczywiście widać tu jednak bogactwo, zadbanie, mury nie są stare, wszystko jest takie wypieszczone, zadbane. Tu mamy też do czynienia już z fajnymi, bardziej tradycyjnymi towarami. Kaja podczas poprzedniego pobytu kupiła mi na przykład wspaniały
odpowiednik aulosu arabskiego, bardzo rzadką sprawę, zrobione przez jakiegoś rzemieślnika, przez Katarczyka, bo nie Katarczyk nie mógł tego zrobić. Także bardzo się ucieszyłem, że komuś, kto dostaje za darmo samochód i dom, chciało się jednak dalej kultywować tradycję tworzenia tych instrumentów i sprzedawać je za taką cenę, że możemy go posiadać. Ma bardzo ładny dźwięk. Ale jeszcze nie jestem w stanie wam tutaj zagrać do tego programu, bo byście uciekli. Chociaż, no nie, nie, jednak nie. No i tutaj właśnie widzimy oczywiście ubrania różne. Tutaj możecie się zdziwić, że są kobiece ubrania, takie bardzo ładne. No ale po pierwsze, no wiele z nich jest dla Hindusek. A po drugie, nawet panie Katarki, które chodzą w tych zasłonach, czasem nie aż tak radykalnych, jak chociażby w Arabii Saudyjskiej, ale jednak. No pod spodem do takiego domowego użytku na szczęście ubierają się inaczej. Także jakby poza publicznym oglądem ich stroje potrafią być wręcz śmiałe. No tylko co z tego, skoro to tylko dla męża i dla dzieci. Kobieta może czuć się swobodnie. No tutaj właśnie widzimy, że te mury są stare, że to jest tak dosyć umiejętnie przebudowane, zaadaptowane. Tu mamy na przykład piękne stare drzwi, wciąż różne tkaniny, dużo z nich pochodzi z Indii. Natomiast no oczywiście, jeśli chodzi o pracujących tutaj Hindusów, to jest pewna nierównowaga, to znaczy w dużej mierze przyjeżdżają mężczyźni, także Hindusek jest tutaj znacznie mniej niż Hindusów. Wiele z nich zostaje w domu, w Indiach. I wtedy ci mężowie no prawdopodobnie wrócają do swoich rodzin po iluś tam latach pracy w Katarze i za zarobione w Katarze pieniądze no są w stanie w Indiach dokonać wielu ciekawych rzeczy. Są to bardzo zaradni ludzie. Zawsze podziwiałem indyjską zaradność, ich przedsiębiorczość. Według rankingów Hindusi przodują, jeśli chodzi o zadowolenie z pracy, o zaangażowanie w pracę, że robi się coś, co naprawdę człowieka pasjonuje. No i to być może jest też odpowiedź na to, dlaczego Hindusi są aż tak przedsiębiorczy. No i tutaj oczywiście Katar jest ich jakby odskocznią. Jedną z wielu, ale jedną z ważnych, jak na przykład Emiratów Arabskich, do tego, żeby zarobić i później robić albo na świecie, albo w swoim kraju dalsze biznesy, żeby dalej to rozwijać. No tutaj też było dosyć miło na tym suku, bo zadbali o to, żeby ta przestrzeń była zadaszona. Oryginalnie ona nie była oczywiście zadaszona, tutaj wychodzimy z tego. Dzięki czemu no, klimatyzacja pracująca w poszczególnych stoiskach nas też przyjemnie chłodzi. Niestety nie mieliśmy czasu, żeby zagłębić się w te wszystkie sklepiki, chociaż kusiło nas to bardzo. No a teraz już powoli żegnamy się z Katarem. Jeszcze parę zdjęć na koniec. My wróciliśmy na lotnisko, ale widzieliście już je na samym początku. No i to też was zachęcam oczywiście, żebyście się dowiedzieli, jeśli będziecie mieć przesiadkę w Dosze, o wycieczce, w której będziecie mogli wziąć udział bez wykupywania wizy. Do zobaczenia w następnym programie. Niedługo wracam do mojego cyklu poświęconego Bali.